przestrzeganie się braku czerwonego rzecznika. A później na pośrednictwem rzecznika tego będzie wybrany, będzie się braku czerwonego. Mój rzecznik stoi Adam Stanisław Krzyczewkiewicz. Dyskoteki same do nas zadzwoniły z taką propozycją. Spontaniczna impreza i w ogóle inicjatywa. Nie mieliśmy tego w założeniach programowych Podlasia XXI wieku na pewno. A mam nadzieję, chcę się zapytać, ja będę zadzwonił do RP, czy nie poprzeczy młodzież, czy nie? Czy co ona mówi, skąd masz tego geniusza? To jest geniusz. Mogę powiedzieć, że 80% Polaków właśnie posługuje się takim językiem. Bardzo dobrze. Zadowolony, tak? Zadowolony, lepiej jak w Lesznie, jak w innych miejscach było, nie wymienili jeszcze, bo to była chyba tajemnica, ale tu w Lublinie się nie chce spodoba. Proszę pani, nic się nie stało się, tylko jak ja będę prezydentem, to wtedy ja pokażę, co się ma stać. To jest młodzież, mają prawo się śmiać, mają prawo się cieszyć się, mają prawo wszystko. To, że one się śmieją się i tak dalej, niech się śmieją się, do czasu będą się śmiać się. Tak wyszło, że ja dałem tą szansę, wierzyłem w niego, a ludzie go kochali. Tak Kononowicz był witany jeszcze kilka miesięcy wcześniej. Druga połowa roku 2007 to istotna równia pochyła, jeśli chodzi o popularność Krzyśka. News o nim jakikolwiek jest głównie publikowany na stronach prowadzonych przez Czeczetkowicza, o których istnieniu mało kto wie. A po spełnieniu obowiązków komisji wyborczej następuje medialna cisza. Krzysiek zaś konsekwentnie wychodził z finansami co najmniej na zero lub minus. Więc okazało się, że gwiazdorzenie gwiazdorzeniem, ale trzeba spróbować znaleźć nowe źródło utrzymania. Zapraszam do kolejnej części Pradziejów Uniwersum roku 2007. Nadesłane od widza. Mój wujaszek ma zakład pogrzebowy i Kononowicz przyszedł w 2007 roku, ubiegając się o pracę. Chciał nosić krzyż podczas pogrzebów. Wujaszek powiedział, że nie potrzebuje pracowników i Kononowicz się wykłócał, że nie dostał pracy i prosił o pismo specjalne, że nie dostał pracy i tam musiała być pieczątka i podpis właściciela zakładu pogrzebowego, wujaszka. Oczywiście dokumenty te były potrzebne dla mopsiku, by udowodnić niedolę biednego Krzyśka, że nie może nigdzie dostać pracy, więc musi otrzymać zapomogę. 12 sierpnia 2007. Serwis pardon.pl napisał artykuł o rzekomym upadku Krzysztofa Kononowicza na stanowisko robotnika. Serwis chwalił się jednym zdjęciem nadesłanym przez tajemniczego białostoczanina, które było wykadrowane w trzech różnych kadrach, aby każdy czytelnik myślał, że to trzy inne zdjęcia. Na zdjęciu widoczny był Krzysztof Kononowicz siedzący obok swojego samochodu, taczki i innych materiałów budowlanych. W rzeczywistości Krzysztof Kononowicz nie jest robotnikiem, a jedynie pełni rolę dostawcy towaru. Nie jestem pewien, ale prawdopodobnie te zdjęcia mogą pochodzić z okresu, w którym Kononowicz próbował pracować u niemieckiego owsiaka. Próbował, bo oczywiście tam były potrzebne konkretne ręce do pracy, a Krzysiek mówił, że on to może być tylko kierowcą, może coś przywieźć, zawieźć, prawda? Natomiast podwinąć rękawy do bezpośredniej roboty to już tak nie bardzo. 21 sierpnia 2007. Krzysztof Kononowicz miał wypadek samochodowy. W zdarzeniu wziął udział transportowy Lublin Kononowicza i osobowy Opel Astra. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a poszkodowani ludzie z Opel Astry nie mieli żadnych zarzutów, a nawet byli zadowoleni, że mogli spotkać osobiście Krzysztofa Kononowicza, z którym zrobili sobie także pamiątkowe zdjęcia. 17 września. W tym dniu lokalna białostocka gazeta Kurier Poranny zamieściła artykuł na pierwszej stronie gazety zatytułowany Senator Kononowicz, jednak artykuł nie odnosił się zupełnie w niczym do Krzysztofa Kononowicza.
W artykule oskarżono po prostu Czerzetkowicza, jakoby nielegalnie udzielał pracy ludziom w komisjach wyborczych, dzięki której można zarobić 150 zł. 27 września gruchnęła wiadomość, że Krzysztof Kononowicz zasiądzie w obwodowej komisji wyborczej na czas wyborów parlamentarnych dnia 21 października. W dniu dzisiejszym Krzysztof Kononowicz był obecny na losowaniu zgłoszonych osób do prac w komisjach wyborczych i nadzorował przebieg losowania, aby cała procedura zakończyła się poprawnie. Relacja z wizyty Kononowicza na losowaniu była wyemitowana w programie Obiektyw na antenie TVP3 Białystok, a także w lokalnej gazecie Kurier Poranny. 19 października. Media obiega kolejna szokująca wiadomość. Krzysztof Kononowicz nie głosuje w wyborach. Oficjalnie Krzysztof Kononowicz jako lider KWW Podlasie XXI wieku postanowił zbojkotować wybory 21 października i apeluje, aby nie oddawać głosu i porwać kartę wyborczą, aby nikt podejrzany z komisji wyborczej nie mógł samodzielnie wypełnić pustego pola, wstawiając tam krzyżyk. Krzysztof Kononowicz udzielił wywiadu dla Polish Express, gdzie zapowiedział, że nie zagłosuje w niedzielnych wyborach 21 października, gdyż nie ma na kogo oddać swojego głosu i uważa, że jedynym godnym komitetem wyborczym jest KWW Podlasie XXI wieku. No i 21 października 2007. Kononowicz w komisji wyborczej. O godzinie 18 na TVP Białystok w programie Obiektyw wyemitowany został reportaż i wywiad z Krzysztofem Kononowiczem jako członkiem komisji wyborczej. Jako członek białostockiej komisji numer 101 wzbudzał duże zainteresowanie. Niektórzy już po przekroczeniu progu pytali o niego, mówi Irena Kasabuła, przewodnicząca komisji. My to jesteśmy małe płotki, on to gruba ryba i gwiazda, żartują koleżanki z komisji. Niestety, nie wszystkim udało się spotkać gwiazdę. Krzysztof Kononowicz bowiem pracował wczesnym rankiem, a potem do późnych godzin wieczornych pomagał liczyć głosy. Co mówi, że jak pan się czuje w nowej roli członka rady? Czy czuje się obowiązkiem, że trzeba się spełniać i tak dalej, czy jak pan to traktuje? Czy to jest dla pana poważne wyzwanie, funkcja? No, bardzo poważne, można powiedzieć, że funkcja, że dzięki Bogu, że się dostałem się do komisji, że zakrytykowali mnie i tak dalej, i tak dalej. A dlaczego pan zaznaczał na to, żeby dyskutować? Następne pytanie. Czy to, czy pana obecność tutaj jest ważna? No tak, można powiedzieć, że troszeczkę, że ważna, że muszę pilnować sam na innych osób, żeby było akurat na głosowanie i tak dalej, i tak dalej. No, jest troszeczkę. Dużo? No, kościele. Bardzo dobrze. 26 października. Leszkowi Bublowi puściły nerwy. Dzisiejsza rozprawa w nowym budynku białostockiego sądu wzbudziła spore zainteresowanie mediów. Przybyli liczni sympatycy Komitetu Obywatelskiego Podlasie XXI wieku byli świadkami gorszącej postawy Leszka Bubla z PPN. Publicznie wygrażał on Adamowi Czerzetkowiczowi, że na rozprawie będzie zeznawał przeciwko niemu, czyli po prostu wrabiał Adama, lidera naszego komitetu. Stąd wniosek, że cała rozprawa jest zmanipulowana, prokuratura nie ma dowodów jakiejkolwiek winy Adama Czerzetkowicza. Obciążające zeznania, które zamierza składać Bubel, mogą być jedynym punktem zaczepienia dla prokuratury. Co takiego ma do zeznania Leszek Bubel? Co mu obiecano za obciążenie Czerzetkowicza? Na twarzy prokurator Izabeli Bohdziewicz widzieliśmy dziś satysfakcję. Panie Bubel, kto panem steruje? Kto pociąga za sznurki? Reportaż na ten temat pojawił się w programie Obiektyw na antenie TVP Białystok. Lider Komitetu Podlasie XXI wieku został przedstawiony jako Adam C. 24 grudnia 2007. Życzenia świąteczne od Krzysztofa Kononowicza.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Krzysztof Kononowicz składa życzenia dla wszystkich Polaków w Polsce oraz dla Polonii za granicą i apeluje o spokojne i radosne spędzanie świąt z rodziną. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu. Dzisiaj sporo materiałów dodatkowych, ponieważ nie wszystko udaje się znajdować na czas. Często zanim dojdę do takiej naprawdę czeluści internetu, w której udaje mi się jakimś totalnym cudem odgrzebać pewne rzeczy, to mija trochę czasu i same pradzieje są już dużo, dużo dalej. A więc teraz trochę powtórek. Podlasie XXI wieku dostało całkiem liczne poparcie w miejscowości Jedwabne. Stąd przyjechali uczcić to zdjęciem. Dodatkowo udało mi się też odgrzebać kwietniową próbę potyczki z Jarosławem Kaczyńskim. Zamknięte, już nie puszczają. O, znów powtarza się sytuacja. Nie ma więcej miejsc. A ile tam miejsc jest, czy nie ma? Ale to jest przymus jakiś, fizyczna siła. Oj, na kluczy już utety. Odpuszczę! 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 A to dla mieszkańców, czy dla tylko dyrektorów? Dla VIP-ów jakiś. Ta wyższa sfera. Ja tu mieszkam, ja tu startuję. Dlaczego pan? Nie, ja chciałem zapytać, tam ty tam się zamykają. Nie, na razie nie mogę. A będzie mogę? Potem mogę. A, ale to dobrze. To bardzo dobrze, my się cieszymy. Nie wolno wejść. A weteranom nie wolno wejść? Co walczyli o Polskę? Pan walczył? Tak. Nie wolno wejść? Przepraszam. To chyba nie wolno, proszę pana. Nie wiem. Czego ja tu przyjechałem? Nie, ja to dałem panu ja osobiście. To jest zakład, to jest narodowa. My nie jesteśmy z tej opcji. Masz pan to gadać? Mnie nie wolno. Panie, obaś pan. Jeden miesiącem na Czechach były. Tak. Krew przelewałem, a dziś mnie nie wolno kafej. Nie wolno. Dziękuję bardzo. Ale ja tu nie puszczam, tych panu trzeba pytać, nie mnie. To są ludzie. Dziękuję państwu za życzenia. Ale proszę pana, proszę nie pytać tego człowieka, bo nie, on nie jest tego, że manipuluje ludźmi, proszę. Niech pan nie kłamie, czemu pan kłamie? Jak będzie spotkanie na Starosielcach, to pana zapraszam, razem z panem. Ja tu, proszę pana, ja tutaj startuję. Ale pan startuje, proszę państwa, proszę na mnie uciekać, nie głosować, bo on stąd nie pochodzi. Jak to jest to? Proszę po pana, to Nie, ale niech wyjdzie do ludzi i powie, że tylko są miejsca dla VIP-ów. Nie, dla swoich. No, tak, dla PiS-u. Tylko dla PiS-u. Dla PiS-u. Każdy chciał iść na salę i nie wyjdzie. To jest hańba dla mnie. To jest nie do pomyślenia. Na radzie wywiad. Proszę państwa, chciałem tutaj jeszcze powiedzieć, że Jarek Kaczyński skurzył, chciałem się spotkać się. Bał się mnie. Tylko wybrał sobie lizadówków takich, można powiedzieć, i więcej nic. A premier powinno i gości zaprosić z innego województwa, z Białegostoka. A jeszcze na całą Polskę poszedł, to nic tak to nie będzie. Nie będzie. Tak. Dziękuję bardzo. I proszę was, młodzież kochana, nie głosujcie na PiS, bo to jest tylko popis, było i na komitet Kodaństwa Polskiego pierwszego wieku. Tu jest człowiek, Adam Stanisław Krzysztofowski. Krzysztof, może jeszcze jedno zdjęcie? Pani
tu ulotki. A teraz taki mały suplement, czyli wojna na linii Bubel, Czeczetkowicz, wciąż aktualna. Kandydowałem z ramienia Polskiej Partii Narodowej Leszka Bubla. Jesteś od Leszka Bubla? Tak. W pewnym sensie. W pewnym sensie tak, bo jestem członkiem Polskiej Partii Narodowej nadal. Bo nigdy nie złożyłem legitymacji, której zresztą nie mam, bo tam nie ma czegoś takiego jak legitymacja, ale deklarację złożyłem. I pan Leszek Bubel... To moja deklaracja do Ligi Polskich Rodzin ginęła dwa razy. No to mnie nie obchodzi, tam, czy ginęła, czy nie ginęła. Ciekawe, czy twoja deklaracja ja jest byłem zapisany do PPN-u. No myślę, że pan Bubel takie rzeczy trzyma, bo się okazało, że pan Bubel jest zwykłym zdrajcą idei narodowej, zdrajcą swoich ludzi. Wystawił wszystkich, wszyscy mieli kłopoty w sądach, a pan Leszek Bubel został wyłączony ze sprawy i totalnie uniewinniony jako szef partii nacjonalistycznej, narodowej, polskiej. Taka piękna nazwa, polska. Adam, jako świadek został powołany Adam Cze, który parę lat wcześniej się z tym człowiekiem, musiałem go wyrzucić z organizacji, której szefowałem, właśnie za to, że odkryłem, jakie on ma rzeczywiście, co on robi tak naprawdę. I on jest wszechobecny w internecie, promuje go taka telewizja narodowa doktora Sendeckiego, no kompletne oszołomstwo, takie do psychiatryka tych ludzi wszystkich, bo po prostu podają się za narodowców, nie? Nikt z nimi właściwie nie chce utrzymać żadnych kontaktów, ale wolny internet, takie małe niby media, ale hałaśliwe. Mówię o tym, bo ten człowiek, jego jakby dorobek w tej dziedzinie jest dosyć znany. I mimo tego Maciej Lisowski, prawa ręka Kornela Morawieckiego, czystej krwi naziste, warto to zobaczyć, powołuje na świadka. Ja zdobyłem te dokumenty i zdjęcia z przeszukania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i sfotografowałem je za zgodą sądu, żeby po prostu je upublicznić. I ostrzec jestem dziennikarzem śledczym. Ostrzec wszystkich ludzi przed kontaktem z tym człowiekiem. No ale jak widać, nie przeszkadza to i to tak eksponowanym ludziom. No, nie przeszkadza Kornelowi Morawieckiemu, że taki człowiek przychodzi do jego biura, bo on jest tu przędobylski, że rozmawia, że podaje mu rękę, bo ja nawet wysłałem do Kornela i do tej fundacji Lex Nostra, jak również do adwokata Wdowczyka, który go Lisowskiego reprezentuje przed sądem, pytania w trybie dostępu do informacji publicznej, no bo rzetelność dziennikarska mi to do tego zobowiązuje, żeby, no może nie wiedzą, doskonale wiedziałem z kim mają do czynienia. No dobrze, ale to było 12 lat temu, jesteś tak. U Leszka Bubla i coś takiego się wydarzyło, że ja już bez Leszka Bubla wypromowałeś Konorowicza. Ja ci to powiem, jak to było. W tą kampanię zainwestowaliśmy swoje siły, swój czas, w 2006 roku. Nie, w 2005. A, no. I po prostu była jakaś grupa ludzi, całkiem spora, ale okazało się, że jak przyszła samorządówka, wybory samorządowe 2006, to pan Leszek Bubel mówi pas, wycofujemy się, nie robimy tych wyborów. A ja mówię, robimy wybory, idziemy za ciosem. Jedne się nie udały, drugie się udadzą, a nawet jak się nie udadzą, to idziemy do przodu. Pan Leszek Bubel skapitulował. Ale to człowiek, który nie skapitulował, bo skapitulował, tylko po prostu on do tego służy, by zbierać ludzi i hamować ich przed objęciem polskiej władzy. Ale was wtedy się Leszkowi Bublowi wyhamować nie udało. Mnie się nie udało, bo myślę, Bubel, to jak sama nazwa wskazuje, to Bubel, że nie ma co na niego liczyć. Jak on nie chce iść do wyborów,
Ja nie muszę używać nazwy Polska Partia Narodowa czy jakakolwiek inna partia. Mogę coś nowego wymyślić i wymyśliłem Podlasie XXI wieku. Zarejestrowałem komitet i szukałem sprzymierzeńców. I znalazłem naprawdę szerokie grono współpracowników od tak zwanej skrajnej prawicy, która moim zdaniem nie jest żadną prawicą, tylko no, zwykłymi narodowcami, po nawet piłsudczykowców z KPN-u od Słowki. Przepraszam, w piłsudczykowców tak. Czy pisudczykowców? Piłsudczykowców. To jest bardzo ciężkie nazwisko, to może ja się mylę. Nigdy nie umiałem tego. Za czeski mówi Piłsudas. Ani napisać, ani wymówić. Od pana Słomki doktor Marek Czerniawski, czyli nie byle kto. Nazywam się Hermenegilda Kononowicz. Jestem żoną słynnego polityka Krzysztofa Kononowicza, który starszy jest ze Dwora i który zabrania wszystkiemu i niczego. Nie pozwoli mieć nawet papierosów i narkotyków i niczego. To będę teraz zaśpiewała swoją słynną operę. Dobrze, zacznę. Yeah.